wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z ojcem prowincjałem i ojcem kustoszem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, uczestnicy bezpośredni naszej modlitwy na cześć eucharystycznej, na cześć Boga i wszyscy, którzy łączą się z nami poprzez środki społecznego przekazu. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. Żydzi doskonale znali tę zapowiedź proroka Izajasza i oczekiwali chwili, kiedy te słowa się spełnią, kiedy świat dotąd pogrążony w mroku naraz zostanie rozjaśniony obecnością Pana. To była ich nadzieja. Nadzieja, że nie tylko sami synowie Izraela będą się radowali jasnością obecności pośród nich Boga Emanuela, Boga z nimi, ale także, że do Jeruzalem przypłyną przedstawiciele innych narodów, pogan, że cały świat zostanie ogarnięty blaskiem Najwyższego. Dzisiejsza uroczystość, drodzy siostry i bracia, uroczystość Epifanii, czyli objawienia, jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, jest poświęcona właśnie temu wydarzeniu, że oto do dzieciątka Jezus, narodzonego z przeczystego łona Dziewicy Maryi, przyjdą przedstawiciele innych narodów, narodów pogańskich. I oni także w Nim, Dzieciątku Jezus, uznają Zbawiciela świata, Syna Najwyższego, tego, który jest dawcą powszechnego pokoju. W osobach owych mędrców, o których mówił w swojej Ewangelii święty Mateusz, jest symbolizowany właśnie ten świat. Z jednej strony daleki od synów Izraela, a jednocześnie bliski poprzez gotowość oddania chwały temu, który przychodzi, który jest i który jest dawcą zbawienia. Mędrcy przybyli i, jak pisze święty Mateusz, z radością ujrzeli Maryję i Dzieciątko. Z radością. A jednocześnie temu szczególnemu, pięknemu stanowi emocji towarzyszył w pełni świadomy gest, jaki stał się ich udziałem. Padli przed Dzieciątkiem na twarz. Oddali Mu najwyższy pokłon. A dary, które złożyli, świadczą o ich wierze. Złoto jest bowiem symbolem władzy królewskiej, a oni w tym dziecięciu uznali Króla Wszechświata. Kadzidło to znak czci oddawanej Bogu, symbol modlitw zanoszonych przed tron samego Boga. A mirra to zapowiedź tego, w jaki sposób jednorodzony Syn Boży zwycięży świat.
w jaki sposób zwycięży grzech i śmierć. Przez cierpienie, przez swoją śmierć na krzyżu, będące zapowiedzią zmartwychwstania. To ci mędrcy ze wschodu są spełnieniem słów, które wypowiedział z zachwytem starzec Symeon, kiedy Józef i Maryja przynieśli 40-dniowego Jezusa do świątyni, by ofiarować Go Bogu. Symeon wziął dziesiątko w ręce i zaśpiewał jakże wzruszający kantyk, będący pocięką za to, że On mógł jako przedstawiciel tylu wieków synów Izraela wziąć w swoje ręce światłość. Światłość na oświecenie pogan i na chwałę ludu izraelskiego. Ta prawda została przez Chrystusa potwierdzona w Jego nauczaniu, kiedy powiedział w pewnym momencie: ja jestem światłością świata. Kto we mnie wierzy, nie zginie i nie będzie chodził w ciemnościach. Ja jestem światłością świata. Ode mnie płynie źródło światłości, która pokonuje ciemność, zła, grzechu i śmierci. Tylko ode mnie. Ale jednocześnie Chrystus w swoim nauczaniu powiedział o szczególnej roli i zadaniu, jakie spoczywają na Jego uczniach. Wy jesteście światłością świata. I nie chowa się światło pod korcem, ale na świeczniku, aby dawało światło. Zapatrzeni w tę najwyższą, jedyną światłość, chcemy znajdować się i znajdujemy rzeczywiście od chwili Chrztu Świętego w błogosławionym kręgu tej światłości. I mamy tę światłość przekazywać innym. I takie są też dzieje Kościoła, nowego Bożego ludu, który jest zjednoczony wokół Chrystusa, światłości świata. Tej światłości, która pokonuje wszelkie granice między ludźmi. I dlatego święty Paweł mógł z taką dumą pisać w liście do Galatów o Kościele, który tworzą zarówno Żydzi, jak i ci, którzy są przedstawicielami narodów pogańskich. U nas nie ma ani Greka, ani Żyda, ani człowieka wolnego, ani niewolnika, ani kobiety, ani mężczyzny. Wszyscy stanowimy jedno w Jezusie Chrystusie. Bo On, który nas wszystkich oświeca, sprawia, że każda i każdy z nas może cieszyć się godnością Bożego dziecka. On to sprawia. I tylko On. Prawdą jest, że dzieje nowego ludu Bożego, dzieje Kościoła trwające już prawie 2000 lat, to dzieje nieustannego zmagania się synów światłości, tych, którzy uwierzyli w Chrystusa jako światłość świata, z tymi, którzy za wszelką cenę chcieliby, abyśmy się znowu znaleźli w ciemnościach, w ziemi okrytej gęstym mrokiem. Co więcej, co jakiś czas mamy do czynienia z ogromną przewrotnością.
to ci, którzy odrzucają Chrystusa, przedstawiają się jako właśnie ci oświeceni, jako nowe światła dla świata. A na chrześcijan patrzy się jako na tych, którzy tworzą ciemny, zabobonny tłum. Prawdziwa, diaboliczna przewrotność, która staje się integralną częścią historii Europy już od XVIII wieku. Przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli. Pisze ze smutkiem święty Jan w prologu do swojej Ewangelii. Tym jednak, którzy go przyjęli. Chrystus, boski Logos, światłość świata, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Bo są to ludzie, którzy narodzili się z Boga. Bo są to ludzie przeniknięci wiarą, nadzieją i miłością. Bo są to ludzie, którzy nawet pośród największych trudności i prześladowań nie zapominają o dwóch słowach Chrystusa. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. I nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat. Ostateczne słowo, słowo zwycięstwa należy do Chrystusa, światłości świata i do tych wszystkich, którzy byli mu wierni aż do końca. Taka jest prawda o Chrystusie, przed którym przed wiekami padli na twarz owi mędrcy ze wschodu. Taka jest prawda o nas, którzyśmy swój los związali właśnie z Nim. Na początku tej mszy świętej ojciec kustosz prosił mnie o błogosławieństwo dla wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Z serca to błogosławieństwo udzielę. Ale zanim dojdzie do tego aktu błogosławieństwa na zakończenie mszy świętej, będzie, jak to właśnie jest zazwyczaj w uroczystość objawienia Pańskiego, poświęcenie kredy i kadzidła. Kredy, którą poświęconą zaniesiecie, moi drodzy, do własnych domów i napiszecie na drzwiach waszych mieszkań 3 litery. CMB. Tradycyjnie mówiło się, że są to symbole owych 3 mędrców, którzy przybyli, by przywitać Pana. Że są to inicjały imion Kacper, Melchior i Baltazar. Ale przecież najbardziej głęboka prawda zawarta w tych 3 literach brzmi następująco. Christus benedicat mansionem. Niech Chrystus pobłogosławi to mieszkanie. Otrzymacie, moi drodzy, błogosławieństwo pasterskie po to, żeby je zanieść do własnych domów i je wyrazić. Na drzwiach mieszkań, domów waszych, które oby były domami na kształt tego domu, który jest wzorem i utęsknieniem wszystkich chrześcijańskich rodzin, gdzie jest
Józef, gdzie jest Maria, gdzie jest Dzieciątko Jezus, błogosławiące nam, naszym domom, naszym polom, naszej Ojczyźnie. Przyjmijcie to błogosławieństwo i zanieście je do waszych domów i żyjcie tym błogosławieństwem, bo w ten sposób, drodzy siostry i bracia, najpiękniej, najbardziej głęboko włączycie się w istotę tych trzech darów, które złożyli Dzieciątku mędrcy ze wschodu. Gdzie złoto będzie symbolizowało miłość waszych serc, miłość do Boga i do bliźniego. Gdzie kadzidło będzie wskazywało, że wasze domy będą także domami modlitwy, również modlitwy rodzinnej, zanoszonej do Najwyższego. I że mirra, zapowiedź cierpień i śmierci Chrystusa, będzie wyrazem także waszej gotowości, wyrastającej z wiary, nadziei i miłości. Gotowości, by być z Chrystusem zawsze. Mimo, że mogą przyjść trudne chwile doświadczeń i prób. Łącząc się w ten sposób z mędrcami ze wschodu, którzy padli na twarz przed Dzieciątkiem Jezus. Bądźcie, realizując słowa Pana Jezusa, światłością tego świata. Amen.